Mundurowi w czasie świąteczno-noworocznym przeprowadzili ponad 470 badań stanu trzeźwości, z czego 5 osób odważyło się na jazdę samochodem na tzw. podwójnym gazie. Zatrzymany przez kutnowskich policjantów rekordzista miał ponad 2,5 promila alkoholu. Na szczęście policjanci w porę udaremnili jemu dalszą jazdę. Był to 27-letni mieszkaniec naszego powiatu, który w nowy rok wsiadł za kierownicę Audi. Ponadto dokonano 350 kontroli pojazdów, podczas których oprócz stanu trzeźwości policjanci sprawdzali także m.in. pasy bezpieczeństwa czy przewożenie prawidłowe dzieci w fotelikach. Efektem pracy mundurowych było zatrzymanie łącznie 6 uprawnień do kierowania, w tym 4 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km w terenie zabudowanym. 6 kierujących, którzy posiadali już sądowy zakaz poruszania się pojazdami oraz 7 osób, które wsiadły za kółko bez uprawnień. No niestety w tym okresie świąteczno-noworocznym nie odbyło się bez zdarzeń drogowych. Na szczęście nie odnotowaliśmy żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym i w tym czasie na terenie powiatu doszło do 4 wypadków drogowych, w których 4 osoby zostały ranne oraz 25 kolizji.